Dziękuję bardzo za zaproszenie i w ogóle za zorganizowanie tej uroczystości tutaj. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Oczywiście jestem speszony, no bo to jednak jest dosyć i miejsce i sposób organizowania tego jest dosyć zaskakujący dla autora. Ale będę sobie usiłował dać radę. Proszę od razu panie organizatorki, żeby w momencie, kiedy uznają, że ja już za długo gadam, żeby zaczęły krzyczeć, gwizdać, machać rękami, bo ja na delikatne zwracanie uwagi nie reaguję. A tego, co mam, nigdy nie lubię oddawać. Na przykład jak ofiarowano mi głos, to ja go nie oddam tak łatwo. Proszę Państwa. Autor niby nie powinien mówić o własnej książce, bo wystarczy, że ją napisał i niech się teraz inni wypowiadają. No ale skoro mam o niej mówić, to powiem może najpierw o jednej dziwnej rzeczy. Skąd ona mi się wzięła? Z dwóch rodzajów doświadczeń, czy z dwóch typów refleksji. Jedna jest bardzo ogólna. Proszę Państwa, często kiedy słyszymy w jakiejś wypowiedzi słowo kultura, to robi nam się jakoś miło. Kultura brzmi pięknie. Kultura to jest coś wyższego, coś ładnego, coś wzniosłego. Kiedy natomiast usłyszymy słowo polityka, to nam się w głowie czerwone światełko zapala. Rozumiemy, że polityka jest potrzebna, że bez niej się nie obejdzie. Czasami popieramy jakąś politykę, przeciwko innej bardzo ostro występujemy, ale polityki tak en masse, generalnie nie lubimy, nie ufamy. Ona wzbudza nasze podejrzenia, że jest tak czy inaczej nieuczciwa. A zatem dwa pojęcia, które wywołują sprzeczne wrażenia. Kultura i polityka. Ale jest taka dziwne zjawisko, że kultura bardzo chętnie podejmuje wątki polityczne, bo polityka dodaje ostrości, dodaje pieprzu, dodaje soli wypowiedzi kulturalnej. Że w związku z tym kultura, bojąc się polityki, jednocześnie od niej nie ucieka. Natomiast polityka kulturę bardzo chce mieć pod swoją dominacją. Chce posługiwać się kulturą. W związku z tym te dwa obszary życia społecznego, kultura i polityka, ciągle i we wszystkich epokach i we wszystkich krajach jakoś się o siebie zacieśniają. W szczególny sposób zacieśniają się tam, kiedy jakiś naród, jakieś społeczeństwo, jakiś etnos nie ma instytucji politycznych, bo nie pozwolono mu się ich dorobić, albo miał i stracił. Wtedy kultura ma szczególne zadania. Ma zastąpić
miejsca wypowiedzi politycznej. I to jest zjawisko, które bardzo warto badać po prostu ze względów intelektualnych. To bardzo dużo uczy i o polityce, i o kulturze. Zająłem się tym swojego czasu, napisałem taką niewielką książeczkę, Baśń niepodległa. To było omówienie polskiej literatury z okresu zaborów. Jestem z zainteresowań i troszkę z formacji już naukowej XIX-wiecznikiem, historykiem XIX przede wszystkim wieku. Więc o tej epoce chciałem napisać. Napisać o tych wszystkich historiach od Pieśni o Legionach aż do Żeromskiego. Co przez te 123 lata Polacy pisali. Napisałem, wyszło, spokój. Ale wtedy poszedłem dalej. Poszedłem w kierunku narodów Europy Wschodniej, które żyły, żyją i żyć będą między Polską i Rosją. Oczywiście zająłem się wiekiem XVIII-XIX, ponieważ po pierwsze na tym się znam najlepiej, po drugie w tym właśnie okresie kształtowało się już nie militarnie, bo militarnie było ukształtowane, ale politycznie i właśnie kulturowo Imperium Rosyjskie. Kształtowało się w ten sposób, że dążyło do odebrania tożsamości narodowej tym małym, czasami większym, ale słabym jakoś politycznie narodom. Te narody były dominowane jakoś po drodze. Po drodze przeciwko trzem zawali drogom na szlaku Imperium Rosyjskiego do wielkiej, prawdziwej Europy. Te trzy zawali drogi to Polska, Szwecja i Turcja. Ale walcząc, czy starając się wyeliminować te trzy zawali drogi, co się udało politycznie w pełni w odniesieniu do Polski, a częściowo w odniesieniu do Szwecji i częściowo w odniesieniu do Turcji, po drodze w walce z tymi właśnie państwami, po cichu, tak bym powiedział, bez rozgłosu i niemalże machinalnie należało zniszczyć. Po drodze do Polaków należało zniszczyć Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Po drodze do Szwecji należało zniszczyć Finów, Estończyków, Łotyszy. Po drodze do Turcji należało zniszczyć narody Zakaukazia, Gruzję, Gruzinów, Azerów, niby nie na drodze do Europy, ale jednak w konflikcie, w bardzo ważnym miejscu konfliktu między Rosją a Turcją. Ormian, Tatarów krymskich, Mołdawian, a wreszcie był 12 naród rozsiany po całym tym terenie, bardzo liczny i bardzo specyficzny, z bardzo wyrazistą kulturą, naród żydowski. Te wszystkie narody trzeba było zrusyfikować. Na tyle, na ile się dały. Inaczej się rusyfikuje Białorusina, który językowo i wyznaniowo jest Rosjanom najbliższy. Inaczej Gruzina, który jest także prawosławny, ale jest językowo i kulturowo zupełnie inny, a poza tym ma za sobą 3000 lat kultury i
Rosjanin czy w ogóle Europejczyk dla niego jest trochę barbarzyńcą dzisiaj, tak wysoko postawionym, ale kiedyś Europejczyk siedział na drzewach, a w Gruzji już była kultura. A inaczej także to wygląda u takich Łotyszy czy Finów, którzy starej kultury elitarnej nie mają, mają kulturę ludową starą, ale językowo są za tak mocną barierą, że się rusyfikacji właściwie nie muszą tak na serio obawiać. Więc te 12 narodów zafascynowało mnie. I druga właśnie przyczyna, że tą książkę napisałem, to była fascynacja losami tych narodów. Tak się mi dobrze ułożyło, że w ciągu ostatnich 20 lat pracowałem właśnie na uniwersytetach w Europie Wschodniej, przede wszystkim najdłużej na Białorusi, też około 4 lat na Litwie dojeżdżałem, na Litwę. Krócej na Ukrainę, krócej na Łotwę, ale wszędzie dłużej czy krócej we wszystkich tych narodach byłem. Nie byłem tylko na Krymie i w obecnej Finlandii. Owszem, znam rosyjską do dziś Karelię, która jest Finlandią Wschodnią. To są narody i to są kultury, które nawet dzisiaj, po kolejnych 100 latach, które mijają od końca carskiej Rosji, one mają tyle cech innych, cech specyficznych i cech Europejczykom nieznanych. Przez Europejczyków są traktowane bardzo często zupełnie bez, nie to, że bez szacunku, ale w ogóle bez żadnej znajomości. Są dla Zachodu nieciekawe. Dla nas Polaków niestety w dużej mierze też są nieciekawe. Musi coś w tym jest. Ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś ośmiela się mówić, że to, co na wschód od Polski, to jest dla mnie nieciekawe, to niech sobie rozmawia z kim innym, nie ze mną. Bo miałem okazję przez 10 lat mieszkać na zachodzie Europy i wiem coś o niej, niewiele, ale wiem. I mam obraz Europy Wschodniej i to są rzeczy zupełnie nieporównywalne. Dobrze, z tych dwóch korzeni wyrosła moja książka. 20 lat to trwało, jeżdżenia po tych krajach wschodnich. No a potem jakieś 2,5 roku pisania, dlatego też jest taka gruba jak ja. No co zrobić? To jest taki sposób pisania, który wymaga trochę miejsca. Oczywiście teraz zacznę opowiadać Państwu historię każdego z 12 narodów. No i sądzę, że przed południem skończę. Jeżeli natomiast mamy przyjąć inny przebieg uroczystości, to tylko dopowiem, że poza całym historycznym i politycznym znaczeniem tego tematu jest jeszcze znaczenie, nie chcę powiedzieć, nie użyć za dużego słowa, ale trochę filozoficzne. To znaczy, co się dzieje z kulturą, która musi pełnić te role polityczne. Jeżeli polityki jest za dużo, to dzieło kulturalne traci swoją specyfikę. Jeżeli społeczeństwo jest bardzo napięte politycznie, to
inaczej czyta dzieła literackie. Proszę Państwa, gdyby Napoleon zwyciężył w 1812 roku Rosję, to gwarantuję Państwu, że nikt by z nas nie interesował się jakąś historyjką z Litwy, jakimś zajazdem na jakiś dwór, jakimś tam zaściankiem, grzybobraniem czy jedzeniem chłodnika litewskiego. A my stoimy, czytamy, jesteśmy zachwyceni. Naprawdę to nie są powody estetyczne, że nas to tak interesuje. To jest sytuacja polityczna, która pana Tadeusza nam tak pokazała na piedestale. I tak to jest, że trzeba się bardzo zastanowić nad naszym czytaniem literatury, zwłaszcza dziś, kiedy się mówi, że nikt niczego nie czyta. To gruba przesada. Ale kiedy był, to już koniec, kiedy było dwustulecie urodzin Mickiewicza, miałem okazję być na uroczystościach w kilku miejscach w Europie. Między innymi byłem w Witebsku. I to mnie uderzyło. Było to jedyne miejsce, w którym Mickiewicz był czytany i komentowany przez zupełnie młodych ludzi, białoruskich studentów, jako literatura aktualna. Tak potrafili czytać dziady. To jest właśnie taki przykład, ciekawostka, co to znaczy kultura w polityce i polityka w kulturze. Dziękuję bardzo.